Szermierka na pięści, bowiem takim określeniem nazywany jest boks, to piękna dyscyplina. Na przekroju wielu lat narodziło się co najmniej kilkadziesiąt wspaniałych postaci. Nie było więc łatwo wyselekcjonować ranking top 10 najlepszych bokserów w historii. Postaraliśmy się jednak to zrobić i dlatego zapraszamy do analizy naszego tekstu. Przygotowaliśmy ranking najlepszych bokserów świata bez podziału na kategorie wagowe. Uwzględniliśmy w nim wszystkich zawodników, którzy kiedykolwiek pojawili się na światowych ringach. Floyd Mayweather. Naszym zdaniem bezdyskusyjnie najlepszym bokserem wszechczasów jest Floyd Mayweather. Amerykanin stoczył 50 walk na zawodowych ringach i ani razu nie dał się pokonać. A walczył przecież nie z byle kim. 24-krotnie toczył walki mistrzowskie, a w swojej karierze zdobywał pasy mistrza świata takich kategorii wagowych jak półśrednia, junior lekka, lekka, półśrednia oraz lekkośrednia. Mayweather pokazał nie tylko fantastyczny talent i umiejętności bokserskie, ale też głowę do interesów. Zawsze wiedział, jak się sprzedać, żeby zarobić na ringu olbrzymie pieniądze. Dziś jego majątek szacowany jest nawet na 1,2 miliarda dolarów, a w jego garażu stoi co najmniej kilkadziesiąt luksusowych samochodów, a sam jest właścicielem wielu robiących wrażenie posiadłości. Manny Pacquiao. Na drugim miejscu w rankingu najlepsi bokserzy w historii umieszczamy Manny'ego. Walka Filipińczyka z Mayweatherem, która odbyła się w 2015 roku, była określana mianem pojedynku dziesięciolecia, a nawet i stulecia. Właśnie wówczas miało rozstrzygnąć się, który z nich jest najlepszym bokserem. Wygrał Amerykanin. Pac-Man to wielowagowy mistrz świata. Zdobywał najcenniejsze pasy w takich kategoriach jak musza, junior piórkowa, junior lekka, lekka, półśrednia oraz lekkośrednia. Stoczył 16 pojedynków mistrzowskich. Po raz ostatni Manny Pacquiao do ringu wszedł w sierpniu 2021 roku, ulegając na dystansie 12 rund Jordanisowi Ugasowi. Muhammad Ali. Trzecie miejsce przyznaliśmy Muhammadowi Aliemu. Suis Marquelius Clay, bo tak właściwie się nazywał, to największa legenda amerykańskiego boksu. Nieżyjąca już legenda wielką karierę rozpoczęła od złotego medalu na igrzyskach w Rzymie. Później eksplodował jego talent na zawodowych ringach. Muhammad Ali aż 3-krotnie sięgnął po tytuł mistrza świata wszechwag i 19 razy udanie go bronił. Stoczył łącznie 61 walkę, z których wygrał 56. 37 pojedynków zakończył przez nokaut. Przez wielu uważany jest nie tylko za jednego z najlepszych pięściarzy świata, ale też najlepszych sportowców XX wieku. Boksował charakterystycznie, nie trzymał klasycznej gardy, ryzykował, tańcząc i bazując na odchyleniu. Saul Alvarez. Meksykanin to pięściarz wciąż aktywny. Canelo, bo taki przydomek nosi, to były mistrz świata kategorii junior średniej, średniej oraz półciężkiej. Obecnie mistrz świata wszystkich federacji w kategorii superśredniej. Canelo nieustannie przed do przodu, zasypując rywali gradem ciosów. Mike Tyson. Bestia. To kolejna z legend amerykańskiego boksu. Nie mogło więc zabraknąć Mike Tysona, kiedy przedstawimy ranking najlepsi bokserzy w historii. Tyson był mistrzem świata wszechwag. Został też najmłodszym mistrzem świata w kategorii ciężkiej. Pas zdobył w wieku 20 lat. Stoczył 58 walk, z których wygrał 50 i 44 przez nokaut.